No Aga, powiem ci, zaskoczyłaś mnie, co ten wąs ma znaczyć, bo to na pewno nie jest tak tylko wąs, to na pewno ma jakiś tam głębszy sens. O, dziękuję, że doceniłeś to i pomyślałeś, że to nie jest zwykły wąs. Wiesz co, to jest jakby taki mój trochę hołd co do tego, co się dzieje dzisiaj, działo w zasadzie dzisiaj w Warszawie i ogólnie w całej Polsce, jeżeli chodzi o Paradę Równości. Ja właśnie nie mogłam na niej się niestety pojawić, niestety, bo jestem tutaj na tej gali, na Sea Bloggers, natomiast wiele moich znajomych, moich przyjaciół było na tej Paradzie Równości i jakby mam mnóstwo znajomych, którzy bawią się make-upem, którzy pokazują, że, zresztą ja tak samo też się bawię make-upem, pokazujemy, że możesz zrobić wszystko, co chcesz, masz wolność tego, jak wyglądasz, więc możesz się czuć jakkolwiek chcesz i robić jakikolwiek make-up, dlatego ja dzisiaj poczułam, że mam ochotę, serio, miałam tak długą ochotę na to, żeby mieć czerwone usta i wąs, że zrobiłam to dzisiaj i stwierdziłam, że właśnie na to mam ochotę. Dobra, a jak się czujesz z tym wąsem? Ja nigdy wąsa nie nosiłem, ale mój tata mówił, że to nie jest wcale takie normalne. Wiesz co, znaczy ja to na pewno czuję, bo mam jakby wąs pierwszy raz w życiu, ale kocham go. Jak go tylko sobie założyłam dzisiaj, to miałam takie serio, po prostu tak dobrze się z nim czuję, że bardzo możliwe, że będę to robić częściej. Po prostu właśnie jak będę tylko czuła, zrobię sobie taki make-up, przykleję wąsa, bo czemu nie? Od dłuższego czasu chciałaś mieć wąsa, chciałaś sobie go przykleić, na co jeszcze masz ochotę? Wiesz co, ja się spełniam make-upowo, do tej pory akurat to była taka rzecz, na którą się jakby nie odważyłam wcześniej, ale stwierdziłam, że dzisiaj jest idealny dzień, jest jakby Parada Równości i ja chcę tą Paradę Równości przeżyć tutaj, w tym miejscu, więc to jest akurat takie moje marzenie, które miałam i teraz w końcu spełniłam. Dobra, czyli raczej już wszystkie inne marzenia są spełnione. Na ten moment tak, ale jakby wiesz, mi cały czas wyskakują nowe, więc w tym momencie jestem content. Człowiek podobno przez drugiego człowieka staje się zupełnie inny. Ja bym nie powiedziała, że staje się zupełnie inny, chyba że ten człowiek ma jakiś taki dziwny wpływ na tą drugą osobę. I ja uważam, że jeżeli jesteś w związku, to tak naprawdę nie powinno cię dużo zmienić. Możesz się nauczyć od tej drugiej osoby, druga osoba się może uczyć od ciebie. Ja nie uważam, żebym się zmieniła. Może teraz oprócz tego wąsa, ale to był totalnie mój pomysł, nikt mnie do tego nie zmusił. Więc nie uważam, żebym się zmieniła. Czyli nic się nie zmieniło? Nie zmieniłeś twoje postrzeganie świata? Znaczy wiesz co, nie, raczej nie. Ja tak już w miarę ogarniałam, co lubię, czego nie lubię. Wiesz, jakie mam światopogląd. Na pewno czegoś się od ciebie uczymy, tak jak mówiłam, ale nie to, żebym się zmieniła, to tego bym nie powiedziała. Dobra, to czego się uczysz? Żeby tak, wiesz, wypełnić tę wypowiedź, że czegoś się od siebie uczymy, to... Ale bym to zostawiła... dla siebie, tak, dla prywatnej mnie, bo, strefie. Tak, dokładnie. Jakby każdy się uczy czegoś i to jest super. No dobrze, wszyscy się uczymy, bo nauka jest bardzo ważna. Dziękuję ci bardzo i do zobaczenia.